Dzisiejszy porządek dzienny posiedzenia przewidywał przesłuchanie pana Zbigniewa Ziobro, który, jak widzimy, nie stawił się po raz kolejny na wezwanie komisji. Szanowni państwo, do tej pory Zbigniew Ziobro otrzymał 4 wezwania. 2 wezwania usprawiedliwił skutecznie, przedstawiając stosowne zaświadczenie lekarskie. Po tym, jak przedstawił zaświadczenia lekarskie, komisja wystąpiła do Prokuratury Krajowej o powołanie biegłych celem zbadania stanu zdrowia. Po tym, jak komisja otrzymała od biegłego lekarza sądowego opinię, która jasno świadczy o tym, że Zbigniew Ziobro może stawić się na wezwanie komisji i odpowiadać na pytania, Zbigniew Ziobro już 2-krotnie nie stawił się na dzisiejsze posiedzenie. Szanowni państwo, w tej sytuacji proponuję, abyśmy rozpoczęli dyskusję nad wypracowaniem scenariuszy dalszego postępowania. W tej chwili jako komisja powinniśmy wystąpić z wnioskiem o jego ukaranie za niestawiennictwo i nałożenie kary porządkowej do Sądu Okręgowego w Warszawie, ale równocześnie jako komisja powinniśmy złożyć wniosek o doprowadzenie, zatrzymanie i doprowadzenie Zbigniewa Ziobro przed komisję, równocześnie występując do prokuratora generalnego o to, aby rozpoczął procedurę, w wyniku której Sejm wyrazi zgodę na ściągnięcie immunitetu panu Zbigniewowi Ziobro. Myśmy od samego początku nie negowali choroby pana ministra Ziobry, ale czekaliśmy i poprosiliśmy o opinię biegłego lekarza sądowego, żeby mieć pełną jasność, czy on przed komisją może zeznawać. I taką zgodę, taką pełną jasność w opinii otrzymaliśmy. Wtedy 14 mówiliśmy, że to jest wytrych, to jest granie na emocjach i absolutnie od samego początku się nie pomyliliśmy, dlatego że już 15 października pan Zbigniew Ziobro pobiegł do prokuratury w Sieradzu, żeby składać zeznania, ale jako pokrzywdzony. To czarno na białym ilustruje i obrazuje, że pan Ziobro wybiera sobie te instytucje i ten czas, kiedy jest mu wygodnie albo kiedy mu jest niewygodnie. Przed komisją śledczą do spraw Pegasusa stanąć mu jest niewygodnie, dlatego że pytania, które by były do niego zadane i odpowiedzi, które musiałby udzielić, pokazywałyby czarno na białym, że oprogramowanie Pegasus zostało zakupione nielegalnie i oprogramowanie Pegasus było wykorzystywane nielegalnie. I tego Zbigniew Ziobro boi się jak diabeł święconej wody. Ja bardzo krótko też mam takie przeświadczenie, że pan minister Ziobro teraz nas słucha. Chciałam powiedzieć tylko tyle, że rozmawiamy o czasie przeszłym dokonanym i to, czy pan minister Ziobro stawi się przed komisję, czy nie, nie będzie rozstrzygało o jego winie, czy też braku winy. Był ministrem konstytucyjnym, ponosi pełną odpowiedzialność za to, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości w czasach, kiedy nim był i naprawdę, jeżeli ministrowi się wydaje, że uniknie odpowiedzialności, unikając spotkania z nami, to po prostu bardzo się myli. Dziękuję bardzo. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, szanowni państwo, wypowiadając się w imieniu doradców, odnosząc się do wniosków, które pani przewodnicząca i państwo członkowie zgłosiliście, chciałbym powiedzieć, że z informacji uzyskanych od komisji, sekretariatu, w pierwszej kolejności chcemy potwierdzić, że pan Zbigniew Ziobro został w prawidłowy sposób wezwany na dzisiejsze przesłuchanie, również w żaden sposób nie usprawiedliwił swojej nieobecności. W konsekwencji podjęcie kroków polegających na wystąpieniu do Sądu Okręgowego o nałożenie na niego kary pieniężnej, porządkowej jest oczywiście formalnie dopuszczalne, jest to wniosek uzasadniony. W dalszej kolejności zgłoszone wnioski, czyli o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie, jak również wystąpienie do prokuratora generalnego o to, żeby prokurator generalny wystąpił do Sejmu o wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie posła, również jest, znajduje swoją formalną podstawę i jest jak najbardziej prawnie dopuszczalne. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że ewentualne wystąpienie do Sądu Okręgowego o
zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie musi być poprzedzone uzyskaniem przez Sejm zgody na zatrzymanie posła. To oczywiście wynika z gwarancji immunitetowych przysługujących każdemu posłowi. Chciałbym również dodać, że komisja pozyskała z Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji opinię prawną pana profesora Andrzeja Sakowicza, która zawiera tezy dokładnie wpisujące się w chwili obecnej w moją wypowiedź. Również stanowisko doradców jest takie, że ta opinia ze swoimi tezami, jak najbardziej my ją akceptujemy, popieramy i uważamy, że przedstawione tam wnioski są jak najbardziej słuszne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Zębaczyński ma jeszcze pytanie. Tak, szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, państwo eksperci, ja mam dwa pytania do pana mecenasa, do doradcy. Po pierwsze, czy fakt, że świadek, który dzisiaj się nie stawił, jest byłym ministrem sprawiedliwości, jednym z liderów politycznych PiS-u, w jakikolwiek sposób czyni go uprzywilejowanym w procedurze kodeksu postępowania karnego, która nas obliguje? To jest jedno pytanie. A drugie, na jakim etapie istnieje możliwość zwrócenia się do sądu z wnioskiem o 30-dniowy areszt, który również zgodnie z kodeksem postępowania karnego jest jednym z elementów dostępnych Wysokiemu Sądowi w zakresie braku stawiennictwa świadka, lekceważenia przepisów prawa, stawiania się ponad prawem, no bo chyba świadkowi wydaje się, że jest jakimś super obywatelem ponad prawem. Dziękuję. Szanowny panie pośle, bardzo dziękuję. Szanowna pani przewodnicząca, szanowny panie pośle, Wysoka Komisjo, odpowiadając na pierwsze pana pytanie, oczywiście fakt pełnienia wcześniej funkcji ministra konstytucyjnego nie stanowi żadnej okoliczności, która by w jakikolwiek procesowy sposób uprzywilejowywała daną osobę. Obowiązek stawiennictwa przed komisją jest obowiązkiem, który wynika z ustawy. Jest on zrównany w swoich skutkach, konsekwencjach i zobowiązaniach z każdym stawiennictwem, które byłoby przed innymi organami postępowania, prokuraturą, sądem. Więc to jakby, jeśli chodzi o odpowiedź na pierwsze pytanie. Natomiast odpowiedź na drugie pytanie, czyli zastosowania tego 30-dniowego aresztu, no jest to środek już, który jest bardzo daleko idący i bardzo w swojej istocie dolegliwy. W związku z tym powinien być traktowany już jako ostateczność w razie podejmowania takiej decyzji. I oczywiście zastosowanie takiego środka no musi być również poprzedzone odpowiednią zgodą Sejmu. Tak? Tutaj w tym momencie musi być odpowiednio sformułowany wniosek do Sejmu i przez Sejm wyrażona zgoda na zastosowanie takiego właśnie środka. Natomiast tak jak powiedziałem na początku, jest to środek bardzo dolegliwy i ewentualna decyzja o zastosowaniu takiego środka no powinna być podjęta w razie wyczerpania i bezskuteczności wszelkich innych środków mniej dolegliwych, które mogłyby zapewnić stawiennictwo osoby wezwanej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie mecenasie. Szanowni państwo, w takim razie przystąpimy do głosowania wniosków i zaproponuję, żebyśmy przegłosowali w tej chwili trzy wnioski. Pierwszy wniosek o skierowanie do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosku o nałożenie kary porządkowej za dzisiejsze nieusprawiedliwione niestawiennictwo. Bardzo proszę o uruchomienie głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Siedem głosów za, zero przeciw, zero wstrzymujących się. Wniosek uzyskał większość. Kolejny wniosek to wniosek o wystąpienie do Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobro na przesłuchanie komisji. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Siedem głosów za, zero przeciw, zero wstrzymujących się. Wniosek uzyskał większość i kolejny, ostatni wniosek do prokuratora generalnego, aby uruchomił procedurę ściągnięcia immunitetu i wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Zbigniewa Ziobro. Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję. Siedem głosów za, zero przeciw, zero wstrzymujących się. Tym samym wniosek uzyskał większość. Szanowni państwo, wszyscy są wobec prawa
równi i Zbigniew Ziobro musi również liczyć się z konsekwencjami swoich czynów. Szanowni Państwo, na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.